Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać kilka ciekawych miejscówek na posterunki, jeżeli już się zdecydujecie takowe zrobić. Nie mówię, żebyście robili to przy pierwszym przejściu, ale to jest temat na inną rozmowę. Porozmawiamy sobie może o tym na najbliższym streamie, który z tego, co dobrze pamiętam, o ile dobrze pamiętam, będzie w poniedziałek, ale to tak na 99%. Bo nie mam tutaj przy sobie w tej chwili rozpiski, więc mogło mi się coś pozajączkować. Jeżeli jesteście zdecydowani zrobić, założyć posterunek, zrobić sieć posterunków, chciałbym wam pokazać kilka lokacji godnych uwagi, dość zasobnych w pierwiastki. Także zapraszam i zaczynamy. Pierwszy z nich znajduje się w układzie Alfa Tirana. Jak widzicie, jest to bardzo mocno na południe od Alfa Centauri, generalnie bezpośrednio pod Olympusem. Wybieramy Alfa Tirana. Szukamy planety Tirana 8, Tirna, przepraszam, nie Tirana. I szukamy jej księżyca Tirna 8C. No i tam sobie lecimy. Kiedy jesteśmy na miejscu, wchodzimy w skanowanie planety i musimy znaleźć coś takiego. Wy możecie mieć ciut inne, ponieważ mi pokazuje tutaj też rzadkie pierwiastki, więc najprawdopodobniej będziecie mieli tutaj szersze pole ołowiu. Weźmiemy, zbliżamy. I teraz tak, wy będziecie mieli, jeżeli nie macie rozwiniętego skanowania, tutaj pełen kwadrat i w tym miejscu będzie zygzak. Także mniej więcej na rogu tego kwadratu musicie znaleźć bagno. A tak jak tutaj w tym wypadku. Teraz, nim wylądujecie, pamiętajcie, żeby zrobić sobie save'a, ponieważ może się zdarzyć, że nie traficie w lokalizację lub zły seed danej mapy wam się załaduje. Jeżeli by tak się stało, spróbujcie po prostu jeszcze raz wczytać save'a i wylądować jeszcze raz w tym samym miejscu. A zaraz przejdziemy do konkretnej miejscówki, pokażę wam, jak to wygląda na powierzchni planety. Dość często jest tutaj dość mgliście lub też pada deszcz, także najlepiej wylądujcie, kiedy no, będzie w miarę ładna pogoda, żeby nie mieć problemów z rozpoznaniem terenu. Teraz tak, w tej chwili stoję przodem do swojego statku. Jeżeli spojrzycie na prawo, zobaczycie dwa szczyty. Czekajcie, się ustawię normalnie, bo coś mi tu miota nią. Zobaczycie w oddali dwa szczyty, coś jakby, no, wulkany, tak, powiedzmy, przypominające. Teraz patrząc w lewo, macie dość łagodny stok. Trochę bardziej się zaczynają jakby ostre skały. Lecimy w to miejsce. Generalnie możecie sobie odpalić postawienie posterunku.
Jak widzicie tutaj coś wskoczyłem. I tutaj na przykład sobie stawiamy posterunek. I mamy żelazo, dyspozyt, wolfram, tantal, ołów, tytan, alkany i wodę. Także trzeba przyznać, że całkiem konkretny. Poczekajcie, coś mnie tutaj atakuje. Około 700 metrów od miejsca lądowania, więc nie najgorzej, nie? Dobra, przejdźmy teraz do kolejnego. Pozwólcie tylko mi wrócić na statek. Kolejnym miejscem wartym rozpatrzenia na miejscówkę pod posterunek jest Linnaeus. Pokazuję tutaj wam, jak dolecieć z Alpha Centauri. Myślę, że najprościej będzie wtedy odnieść się do tego, w którym miejscu jest który system. Także skaczemy sobie do systemu Linnaeus. Odnajdujemy Linnaeus 4 i jego księżyc B. No i tutaj sobie lecimy. Kiedy jesteśmy na miejscu, wchodzimy w tryb skanowania czy też pokazania zasobów i tak bardziej na południowej półkuli szukamy dużego złoża Helu 3 i alkanów. W sumie jeszcze tutaj złoże żelaza powinno być. Zbliżamy maksymalnie. I teraz jak mamy tutaj te schodki, lądujemy mniej więcej tak na terenie żelaza. Pamiętajcie oczywiście o zrobieniu wcześniej save'a, żeby nie było przypału, jeżeli wylądujecie nie na tej miejscówce lub nie na tym seedzie. W sumie wam się wczyta nie ten seed, bo to tutaj już od was to nie zależy. Jeżeli wylądujecie we właściwym miejscu, przed wami po prawej stronie będzie praktycznie pusta przestrzeń. Coś na zasadzie pustyni. Na budynki nie patrzcie, one się wiadomo generują randomowo, więc jest duża szansa, że ich nie będziecie mieli. Ale będzie przed wami takie jakby podwójne wzniesienie. I za nim, jak widzicie, trzy mniejsze. Kierujemy się w tamto miejsce. Także lecimy. Oczywiście odpalamy posterunek. Ja tutaj mam trochę przerąbane, bo przez te budynki nie mogę chwilowo odpalić, ale to nic takiego. Zaraz powinno mi pozwolić. Praktycznie w momencie, kiedy odpaliliśmy, znaleźliśmy wszystko, co mamy do znalezienia, czyli glin, żelazo, alkany, hel 3, beryl i wodę. Wezmę sobie, klepnę tutaj posterunek.
Było to jakieś 520 metrów od statku, czyli bliżej jeszcze niż na poprzedniej planecie. Mamy alkany, mamy hel, mamy glin. Mamy żelazo, alkany i beryl. Także wszystko ładnie w zasięgu jednego posterunku nam wskakuje. Spokojnie możemy postawić tu posterunek, a dzięki temu, że jest dodatkowo hel 3, także bezproblemowo zaopatrywać inne posterunki. W sumie żyć, nie umierać. Dobra, zajmijmy się teraz trzecią miejscówką. Trzecia miejscówka znajduje się w systemie Zeta Ophiuchi. Cholera wie, jak to się wymawia, nie mam zielonego pojęcia. Jak widzicie, kilka skoków od Alpha Centauri, na prawo od Olympus. Musimy znaleźć planetkę Zeta Ophiuchi 1. No i lecimy. Jak jesteśmy na miejscu, standardowo otwieramy mapę, skanujemy. Wybieramy miejscówkę tutaj koło oceanu, zamarznięte wydmy, no i lądujemy. Pamiętajcie oczywiście o sejwie. Po prawej od waszego statku powinno być widać już góry, biom bagnisty, także weźmy się tam udajmy, powinna tam być nasza miejscówka. Coś tu leje, no. Z karata mu wrąbiemy, nie?
Ja jestem ciekaw, gdzie jest Sara. Pewnie znowu się gdzieś opindala. Zamiast mi tutaj pomagać. W sumie nie wiedziałem, że lanie pięścią jest takie skuteczne. Dobra. Przejdźmy dalej do szukania naszych zasobów. O, Sara coś tam strzela, słyszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Za mało. O, mamy to. Jakaś skałka trochę przeszkadza, ale to nic. Znajdziemy sobie miejsce, gdzie możemy to postawić. A coś pierdykło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak widzicie, na tej miejscówce mamy żelazo, iterb, tantal, srebro, ołów, alkany, chlor, no i wodę. Także 8 surowców, myślę, że całkiem przyzwoicie to wygląda. Się zastanawiam, jak to się stało, że ja nie mam żadnej broni w ogóle przy sobie, nie? No ale nieistotne. Jak widzicie, tutaj jeszcze bliżej mamy 437 metrów od miejsca lądowania w kierunku biomu bagnistego. No i powinienem mieć jeszcze jedną miejscówkę dla was. Pozwólcie tylko, że wrócę do Jemison, żeby pokazać wam mniej więcej, jak tam dolecieć. I widzimy się za chwileczkę. Teraz sobie skoczymy dość daleko od Alfy Centauri. I my jesteśmy tutaj. Musimy minąć Narion, Cheyenne, Kryx. Właśnie, pamiętajcie. Nie przelatujcie czasem przez Kryx, jeżeli jesteście na w miarę początkowych levelach, bo siedzi tutaj karmazynowa flota i może być słabo. Także najlepiej lecieć przez Kumasi. No i lecimy do Ixyl. Szukamy planety Ixyl 2. No i oczywiście lecimy tam. Jeżeli nie macie, tak samo jak wcześniej wspominałem o tym, rozwiniętych skanerów statku, systemów skanowania, tutaj najprawdopodobniej będziecie mieli cały teren miedzi. Tutaj to wszystko żółte na 99% będzie właśnie w odcieniu miedzi. Nie? Mi po prostu pokazuje tutaj też rzadkie surowce, dlatego mam więcej kolorków niż normalnie. Ale żeby ułatwić, tutaj widzicie, jest, nie wiem, czy to jest jakaś przełęcz, wąwóz, czy co to tam jest. W każdym razie mamy tego ciemniejszego zygzaka. Jak wrócimy do naszej mapki surowców, mamy wzgórza, góry i wulkany. I niestety, podobnie jak na Beset, musimy wycyrklować tak, żeby
wylądować mniej więcej między tymi trzema biomami. Staramy się trafić na biom wulkaniczny. A tutaj dość ładnie widać, że udało nam się w miarę na granicy biomu wylądować. Także wyjdźmy sobie. I od razu na dzień dobry, przy samym statku mamy antymon, miedź, chlorosilany, złoto, alkany i wodę. Także 6 pierwiastków. Jeżeli komuś by się chciało popróbować, wiem, że możliwe jest jeszcze znalezienie żelaza. Ale no ja tutaj, żeby trafić na tą miejscówkę akurat konkretną, lądowałem około 5-6 razy. I z żelazem mi się nie udało, chociaż faktycznie na innym save'ie udało mi się je znaleźć. Nie wiem, czy był to fuks, czy co to było. W każdym razie 6 pierwiastków na start faktycznie zaraz pod statkiem mamy, nie? Jeżeli by się komuś chciało, może jeszcze popróbować poszukać żelaza, no ale w sumie żelazo mamy na beset, więc jest to, wydaje mi się, sprawa drugorzędna. Zawsze można sprowadzić, chociaż ja raczej wszystkie pierwiastki wysyłam właśnie na beset, a nie z beset. Także no, kilka miejscówek dosyć dobrych, wydaje mi się, że dosyć dobrych, gdzie możemy postawić naszą placówkę, gdzie możemy wycisnąć z niej jak najwięcej surowców, żeby nie musieć tych placówek stawiać całe mnóstwo, tylko jedna zaopatrująca nas w kilka różnych pierwiastków. Mamy złotko. Mamy trochę miedzi, obok niej antymon, chlorosilany, no i 2 ekstraktory pary wodnej i alkanów. To już wydaje mi się, że bez znaczenia gdzie postawimy, bo one chyba z atmosfery pobierają. Co, mam nadzieję, że komuś się to przyda. Ktoś skorzysta, jeżeli chce robić sieć posterunków. Dodatkowo dość ciekawe zwierzaczki są. Trochę mi przypominają te z Pitch Black z Riddickiem. I są dość agresywne, ale można im wtłuc spokojnie, ręcznie, także też nie jest najgorzej. No i co? To by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Poniedziałek powinien być streamek ze Starfielda. Myślę, że jeżeli nic dziwnego się nie odwali, o godzinie 20 będziemy zaczynali. Także serdecznie zapraszam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.